Stare, nowe. No tutaj powiem szczerze, że zaczynam się gubić. Z tego co pamiętam, w 2005 roku, jak odchodziłem z Legii, to troszeczkę inaczej wyglądało. No ale cieszę się, że Legia wreszcie tak wygląda, bo to najbardziej zasłużony klub w Polsce i tak w stolicy powinno to wszystko być zorganizowane. Zadzwonił do mnie dyrektor sportowy Marek Jóźwiak. Spytał się, czy jest taka szansa, żebym wrócił tutaj na Łazienkowską. Oczywiście długo się nie zastanawiając, pomimo tego, że jeszcze 2-3 oferty w tym samym czasie miałem, no ale tutaj myślę, że Legia wreszcie walczy o te najwyższe cele, co niesamowicie mi brakuje takich gier. No i zdecydowałem się tym bardziej, że ostatnie lata, kiedy tutaj byłem, stąd wyjechałem na zachód, wspominam bardzo dobrze. No wtedy w tamtym czasie, bodajże to chyba było 2 lata temu, nie mogłem się dogadać z ówczesnym dyrektorem sportowym Mirkiem Trzeciakiem. Dzisiaj jest tutaj mój następny kolega dyrektorem sportowym, z którym spokojnie żeśmy się dogadali. No i przede wszystkim w tamtym czasie jeszcze byłem za granicą. Dostałem ofertę bodajże wtedy chyba z Danii, gdzie Duńczycy grali w Lidze Mistrzów, tak więc tam zadecydowałem. Dzisiaj jest dzisiejszy dzień, decyduję się na walkę o mistrzostwo, te najwyższe cele. I tak jak powtarzam, jestem bardzo też z tego zadowolony. To jest zawsze jeden cel, walka o mistrzostwo Polski. Wyjeżdżano więc w 2005 roku, wyjechałem o rok za wcześnie, dlatego że Legia zdobyła w 2006 po moim wyjeździe mistrzostwo i na pewno bym chciał przeżyć to samo tutaj, jak przeżywałem w 1998 roku z ŁKS-em. Znaczy na pewno tutaj większość tych zawodników już jest ogranych i będzie trzeba mocno walczyć na treningach, żeby wywalczyć sobie ten skład. Ale Daniel na pewno jest innym typem zawodnika i ja jestem innym typem zawodnika. Tak więc jeżeli dostałem taką ofertę, to myślę, że trener, dyrektor, władze klubu mają co do mnie jakiś plan.